Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej gali Gdyni bez barier. W tym roku, zapraszając Państwa na dzisiejszą galę, w treści zaproszenia zapisaliśmy artykuł 9 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. My w Gdyni, realizując od ponad 15 lat program Gdyni bez barier, mamy głębokie przekonanie, że tak naprawdę realnie świat możemy zmieniać własnym działaniem. Bardzo ważną rolę odgrywają w tym obszarze działania samorządu. To one wpływają na jakość życia, na dostępność, na budowanie tak polityk społecznych, by miasta były naprawdę dostępne dla wszystkich osób, także osób niepełnosprawnych. My, reprezentant miasta Gdyni, gali 15, otrzymuje aplik. Dzięki mojemu tacie Bogdanowi mogę mieć wszystko, bo dla mnie pracuje, mnie kocha. Mama też cię kocha. Przewodnicy, rehabilitanci, lekarze, nauczyciele, terapeuci, asystenci to przyjaciele, grono osób, które kształtują mój świat. Dziękuję im za to. Pan Leszek Ciesielski, dyrektor pierwszego akademickiego liceum kształcącego. Prosimy tutaj na scenę. Chcielibyśmy, żeby Pan przyjął od nas nagrodę za swoją postawę. Patryk zmienia świat, a na pewno wiem, że zmienił mnie. Dwie niesamowite osoby, które potrafią rozjaśnić czasami szare życie osoby niepełnosprawnej. Pani Beata Doba-Kurbańska i pan Romuald Schmidt, prezesi Sportowego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Start Poznań. Szanowny panie prezydencie, serdecznie dziękujemy za te wielce znaczące dla nas odznaczenia. Jeśli pozwolimy sobie zaryzykować trochę przewrotnie tezę, że otrzymujemy je przede wszystkim za głębiej porażki, które czyniliśmy i które były naszym udziałem przez ponad 30 lat pracy dla polskiego sportu paraolimpijskiego. Pan Wojciech Wirucki, prezes Spółdzielni Socjalnej Razem, którego teraz zapraszamy. Proszę Państwa, mówi się, że sukces ma wielu ojców. Ci, co nie znają, wiedzą, czym się zajmuję, pewnie się nie zdziwią, że powiem o matce tego sukcesu, czyli o mojej żonie Katarzynie. Zapraszamy do nas panią Elżbietę Schmidt, prezydent Lions Club Gdańsk Amber. W imieniu mojego klubu, Lions Club Gdańsk Amber, serdecznie dziękuję za przyznane wyróżnienie. Ile jeszcze eksplozji ogłuszy ten wiek, tę ziemię zasieków i krat? Odpowiedź na wiatr, odpowiedź gwiżdże wiatr, odpowiedź gwiżdże wiatr.